Kasia! Kasia! No co? Chodź tutaj. Ile razy cię prosiłam, żebyś zamykała ze sobą lodówkę? Mogłabyś się tego wreszcie nauczyć. I zakręć tą wodę, po co ona się teraz leje? Ojejku, no nie przesadzasz. Myślisz, że jak jedna osoba zakręci wodę, to to coś zmieni? Świeci się, to nie zabije nikogo. To parę kropel z kranu. Wiesz, ile jest drzew w lesie, jedno w te czy we w te. Myślisz, że komukolwiek, kiedykolwiek. Ale przecież elektrownia i tak. W tym globalnym ocieplenie to się ma. Robię biedry, robię więcej. Nie wiem, co to musiał zrobić, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Przecież to i tak nic nie da. Marcel Szczęsny, witam i zapraszam na przegląd tego, co przyniósł dzień na świecie. Nie potrafimy poradzić sobie z globalnym ociepleniem. Średnie roczne temperatury są coraz wyższe. Wśród naukowców nie ustają debaty nad wpływem człowieka na poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Koniec ze spekulacjami. Rząd właśnie uchwalił nową ustawę regulującą ceny żywności. Ceny podstawowych produktów, chleba i wody są najwyższe w historii. W ciągu 3 ostatnich lat zniknęło 70% terenów uprawnych. Według fundacji walczących o czyste środowisko toniemy w śmieciach. Wysypiska zajmują 3-krotnie większą powierzchnię niż 5 lat temu. Zoolodzy biją na alarm. Każdej godziny umiera kolejny gatunek zwierząt. Według prognoz w ciągu 50 lat ekosfera zostanie nieodwracalnie zniszczona. Chleb, chlebek. Za ile? 100. Mam tylko 5 tych. Nie ma mowy, 100.
Czekaj. Mam telefon, nówka sztuka nieużywana. Jest twój.